Dzień dobry, cześć i czołem, kochani, witajcie na kolejnej wyprawie. Jestem w swoim lokalnym lesie i postanowiłem wyjść dzisiaj rano bardzo wcześnie, jest jeszcze przed sobą słońce pół godziny, żeby sfotografować jakieś lisy, może dzisiaj do odmiany. Idę w takie miejsce, w którym już kiedyś sobie czatowałem, więc prawdopodobieństwo, że one tam wystąpią, jest dosyć spore. Mam nadzieję, że jeszcze tam istnieją. No i zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że jakieś fajne kadry uda się dzisiaj zrobić. Mamy 15 stopni, cieplutko, jak na sierpień, jak na Irlandię, także nie jest źle. Może później będzie jeszcze cieplej, zobaczymy. No i mam nadzieję, że dzisiaj jakieś liski dopiszą. Fajnie by było. Także teraz cisza, spokój. Wbijamy do lasu, wziąłem siatkę maskującą, statyw. No i posiedzę tam sobie troszeczkę, herbatka jest, także może być fajnie spędzony dzień w lesie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Idziemy. Tu chyba myszołów młody. Wcześniej słyszałem tu gdzieś pustułkę na drzewie, ale jej nie widziałem. Więc teraz sobie poczekamy. Mam nadzieję, że lisy podejdą. A może, kto wie, może jeszcze jakiś borsuk, bo posypałem tam orzeszki. Słoneczko wstaje za jakieś 5 minut. Wiatr jest minimalny, ale wieje mi w twarz, także spoko. To teraz, jak wiadomo, fotografii przyrodniczej gra czekania, cierpliwość i pełen relaks. Długo mi to nie zajęło. Widziałem już pierwszego lisa. Chyba jakiś młody. Strasznie ciemno jeszcze tam było. ISO 12800. Nie chcę robić wyżej. Kurde, ale fajna niespodzianka.
Nie wiem, czy zdjęcia jakieś tam wyszły, konkretne i tak dalej, ale fajnie było zobaczyć Borsuka w tym roku. A tam jest, cały czas wraca lis. Jeżeli słońce wstanie i oświetli tą część lasu, może być fajne, epickie światło dzisiaj. Ale jak będzie, to zobaczymy, no bo nie mogę sobie czegoś życzyć w przyrodzie. I tak już mam, może na godzinę siedzenia, naprawdę fajne kadry. Pełno ptaków też podlatuje, no bo orzechy posypałem, więc... Jeżeli by światło dopisało, lis by dopisał. Prędkość migawki na 1,60. Jest tak ciemno. Więc robię tylko statyczne zdjęcia, takie, kiedy ją popatrzy na mnie albo coś takiego. Bo inaczej się nie da. Po prostu wszystko będzie rozmazane. A przypominam, ISO na 12800. Ale wydaje mi się, że coś da się zrobić. Coś da się z tego wyciągnąć, bo to jakby nie było pełna klatka. Słońce zaszło za jakąś chmurę. Zrobiło się pochmurnie. Światło znowu mi zniknęło, ale przez jakieś, nie wiem, 15-20 minut miałem naprawdę całkiem konkretnie to światełko. Matka z młodym. I co jest najzabawniejsze, nie wiedziałem, że... Nie wiem, lis też je orzechy. Wysypałem je dla borsuka, a się lisek też połasił na to, ale przynajmniej dlatego mam jakieś dzisiaj spoko kadry. Nie wiem, czy wszystko już tam wyjadły, bo sobie po prostu odeszły w spokoju. No to ja poczekam jeszcze chwilę. Generalnie kadry już mam. Tak jak sobie chciałem, siedzę może 2-2,5 godziny.
Więc czas na jakąś kanapkę. No i herbatę. Leśne śniadanie. Może coś jeszcze podleci. Albo podejdzie. Wyszoł gdzieś tutaj cały czas nade mną. Też krąży. Może uda też się go wypatrzyć. To by było super strzał. Ale tak jak mówię, dzisiaj wyszedłem z myślą tylko i wyłącznie dla lisów. No wyszło jak wyszło, że nawet mamy borsuka. Także jak dla mnie mega udany poranek, nie mogę sobie wymarzyć niczego więcej. Pewnie słyszycie tutaj, zaraz obok, bo ja siedzę na skraju lasu, że tak powiem, jest pole i najprawdopodobniej rolnicy wyjechali na żniwa, więc tu już raczej się dzisiaj nie wydarzy, ale i tak czy siak, naprawdę dzisiaj fantastyczny poranek z lisami, no i ten borsuk mega super, mega mega super, także ja zwijam swój majdan, że tak powiem, i pomału zawijamy do domu. Dobra kochani, będę się z wami żegnał. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że zdjęcia wam się podobały, jak i cały materiał. No ja się mega cieszę, że dzisiaj lisy nawet dopisały, bo były dwa matka z młodym. Najprawdopodobniej. No i ten borsuk zrobił naprawdę dzisiaj mega poranek, mimo tego, że było tam mega, mega ciężko, ciemno. No ale pełna klatka, no dała radę naprawdę dzisiaj fantastycznie. Także jeżeli zdjęcia wam się podobały i ten materiał, oczywiście zalajkujcie, to da mi większego kopa do rozwijania się. Wam życzę na waszych wypadach udanych i fantastycznych kadrów.
o czym sobie tylko zamożycie tam robić dalej. No i odwiedzajcie mój kanał jak co tydzień, także naprawdę świetnie Was mieć na pokładzie i daje to naprawdę wielką motywację do robienia tego dalej. Więc dobra, żegnam się z Wami, nie przedłużam, pędzę do domu, a Wy do lasu, na pola, na łąki, czy nad morzem, gdziekolwiek jesteście, aparatki, pułapki i tak zwany wypad. Trzymajcie się, na razie, pozdrawiam Was serdecznie. Hej, hej.